No i przechodzimy do punktu 8. Oświadczenia komunikacji w sprawie bieżące. Nasza dzielnica jako jedyna w Krakowie będzie brała udział w takim projekcie unijnym, który się nazywa JUZE. I chodzi o to, że osiedle Azory, które jest przygotowywane do rewitalizacji, bierze udział w tym projekcie jako formie przygotowania do dokumentu takiej lokalnej strategii, co rewitalizować. I chodzi o przestrzeń publiczną, to dotyczy wszystko przestrzeni publicznej. Pierwsze spotkanie było w tym tygodniu, wczoraj, w tej sprawie. Stworzył się taki komitet lokalny. Myślę, że tutaj radnych wszystkich zadorów zapraszam do uczestnictwa w nim. Będę na pewno informował o tym. Na pewno będę chciał w odpowiednim momencie, jak zostaniemy wiadomość tego Urzędu Miasta, że to jest ten moment, gdy możemy to robić, jest przydatne. Zrobili takie spotkanie fokusowe z mieszkańcami poszczególnych bloków. Będzie pewnie dużo tych spotkań, ale one mają wyłonić tak jakby wszystkie potrzeby i bolączki w terenie, aby wybrać te najistotniejsze. I tutaj też liczę na wsparcie radnych. Ogólnie zasadnie tylko z danego okręgu, jeśli to jest taka. Ten program będzie dotyczył tylko Azorów? Rehabilitacja Azorów de facto jest jedno z 19 osiedli, które było analizowane w Krakowie przez niezależne stowarzyszenie. Trzy z nich zostały wybrane do rewitalizacji, w tym Azory. To jest jedno z trzech osiedli Krakowie. Gorek i Olsza. Właściwie było tylko Gorek, ale Olsza z racji tego, że mimo że dużo odstaje od tych dwóch, jest jakby trochę lepsza wyraźnie, ale jest bardzo blisko Ugorka, dlatego połączyli to w jedno, tak jakby, jeden organizm. I będą tak naprawdę dwa obszary. A jakie to stowarzyszenie zbierało? Miejskie stowarzyszenie czegoś tam. Nie pamiętam, nazwa była dość długa, bo to jest dokument. On jest, no po prostu jej nie pamiętam. Ona jest na filmie. I to co roku będzie to, czy to jest pilotażowy program? Nie, to jest pilotażowy program, ale to jest program na lata. Wyłanianie tematu. Teraz jest przygotowanie i dopiero w nowej perspektywie unijnej zacznie się ta rehabilitacja, która potrwa kilka lat, jak nie kilkanaście. I dopiero, gdy się tam zakończy sukcesem porażką, będzie prawdopodobnie podobna analiza, która się tam Dodam tylko, że tutaj dzielnica żadna nie zgłaszała swoich propozycji, bo w ogóle to nie było intencją. To stowarzyszenie miało na podstawie strategii miejskich i dokumentów miejskich wybrać obszary i potem je przeanalizować. Ta analiza cała na 300 stron jest dostępna na BIP-ie. Jak ktoś nie mógł znaleźć, to ja mam też na komputerze mogę przesłać, tylko nie wiem, czy się zmieści w mailu. Także to taka informacja. Następna informacja. Na przyszły rok, jak będziemy planować wydatki, musimy wcześniej wystąpić do stosownych jednostek, aby oceniły, czy wydatki będą bieżące, czy inwestycyjne i dopiero jako takie już wprowadzać je na uchwałę. Więc tak naprawdę jeszcze wcześniej będziemy planować budżet na rok przyszły, niż było to do tej pory i zaczniemy już w czerwcu tak naprawdę. To znaczy tak, sam user jest w obecnej perspektywie user. Józef. To jest w obecnej perspektywie. Ten program ma pozwolić wyłonić koncepcję i opracować ewentualnie dokumenty przygotowawcze, w tym strategię, właśnie taką lokalną, zbiór, nazwijmy to, problemów i potrzeb oraz możliwości ich rozwiązania. A dopiero sama rehabilitacja to będzie program miejski, który może się składać albo z wniosku jeden unijny projekt, który obejmie całe osiedle, albo o kilka, w zależności od tego, jakie tematy zostaną wyłonione na etapie oceny problemu.
Następnie mam pytanie do pani radnej Grażyny Zamorskiej z Ławica, ponieważ mamy temat segregacji odpadów, tam na skrzyżowaniu jest temat. Ja przeczytałam tego maila dzisiaj przed wejściem. I właśnie prosimy o wskazanie ewentualnej lokalizacji. Jak będzie taka, to zwrócimy się o przeniesienie tych. Tak, ale może pani pozwoli. Tak, tylko jak widzi pani, pani nie pozwoli, ja skończę, więc ja skończę, to pani pozwoli. Proszę. Przeszkadza panu moja wypowiedź? Nie. Tak posłuchamy, że się cieszę. Otrzymałam tego maila od pana przewodniczącego i stwierdzam, że wskazanie innej lokalizacji będzie bardzo trudne, ponieważ to są wszystko przestrzenie wspólnot i tam wśród Pegaso. Natomiast ta lokalizacja, która jest przy schodach, jest bardzo dobra dla mieszkańców i pozytywna, ponieważ idąc na przystanek czy idąc na zakupy, mogą po prostu te segregacje przeprowadzać. Natomiast jestem zdziwiona, komuś przeszkadza. Chciałabym wiedzieć komu. Zresztą napiszę w tej sprawie pismo do pana doktora Ernstu. Ja podejrzewam, że warsztat samochodowy, który tam jest, jemu przeszkadza, ponieważ zawłaszczył, w ogóle ma jeszcze taka uwaga, zawłaszczył przestrzeń, która jest, bo to jest przestrzeń miejska, a tam parkują samochody, które on naprawia w tym warsztacie i tam nawet czasami bardzo ciężko jest przejść do tych schodów, bo on całe to przejście blokuje, tak? Samochody. Blokuje samochody i te samochody nawet powodują takie dziury, są tam kałuże, ponieważ to co dzielnica wysypała ten kamień, niestety on go zniszczył, więc moja taka uwaga. Dobrze, na razie jest sprawa zawieszenia. Rozumiem, że pani na razie nie wskazuje żadnej lokalizacji, nie ma pani pomysłu. Na razie nie. Na chwilowe, bo ta wiadomość przyszła. Natomiast mam zastrzeżenie do tego, co MPO na nas. Ja się do tego ustosunkuję. Pani przewodnicząca, ja mam tylko pytanie odnośnie mojej lajki sprawy. Też zgłosił z odnośnie przeniesienia pojemników do segregacji. No opiera to przy MPO. MPO? Tak. Czyli ono wystąpiło tylko do nas, czy ono stwierdziło, że... Oni tak jakby w piśmie zwrócili uwagę, że lokalizacja obecna jest niemożliwa do utrzymania i proszą o wskazanie lokalizacji dogodnej na osiedlu, ponieważ wiedzą, że ale są... Ja rozumiem, że my nie musimy przystać do powiedzenia, mówię akurat zapytania i wnioski sugestii MPO. Oczywiście możemy nie wskazać, ale wtedy nie będziemy mieli na zarzutów koszy do segregacji, bo w chwili obecnej jest sytuacja taka, że tych koszy brakuje, nie mają nowych z dwóch powodów. Raz, że one są niszczone i palone gdzie niegdzie, a gdzie niegdzie powstały nowe lokalizacje i oni już w tym momencie wszystkie wykorzystali. Więc jak jakakolwiek się zwalnia kula, to oni mają długą listę potrzeb. Natomiast czy ja mam rozumieć, że jeżeli my nie wyrazimy teraz w przypadku swojej opinii, bo nie wyrażamy, to my stracimy te kontenery z tamtego miejsca? Realnie trzeba oceniać tę sytuację, że tak się stanie, z uwagi na to, że jest deficyt tych pojemników w mieście. Ale czy są takie praktyki? Nawet takie praktyki, że nawet nie występuje się do nas w zapytaniu, bo się likwiduje i są procesy mieszkańców. A tutaj jest jakiś czynnik niezwiązany z procesem mieszkańców. Myślę, że jest powiedziane, że może rozbiorę wątpliwości. Niewłaściwe przygotowanie planu. No, ja nie wiem, co oni tam do tego placu mają, ten wypłacony plac, ale rzeczywiście, bo one tam do kościoła, sytuacja jest taka, że tam i na gminie stoją samochody i blokują wejście ludziom do tego. Tam jest bardzo dobry ciąg komunikacyjny, bardzo dobry ciąg komunikacyjny i on naprawdę trudno, przemieszczamy się na Jędramowski. Tak. Natomiast jak stoją samochody, które czekają na naprawę, bo podwozem nie przejdzie ten, to rzeczywiście... No jest prawdopodobnie problem MPO i oni po prostu chcą rozwiązać, po prostu sobie przenieść te kosze, bo oni nie są w stanie wyjąć na kimś, żeby nie parkować. Ale to jest teren miasta. Dobrze, ale to jest miejsce, w którym nie ma przeciwwskazań do zostawienia samochodu. No, tam był trafik teoretycznie. No, ale jego nie ma, więc nie ma przeciwwskazań. No, ale na przejście dla pieszych, które jest blokowane przez samochody... Ale to jest osobna. Ale nie w ciągu. Ileś 5 metrów od tego... Pani jedna uszu. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Nie. Ja wiem, ale... Ja mam całą pytanie. Ja mam się to przeszkadzać. Pani Grażyno! Pani Grażyno! Czy mogę zadać pani pytanie? Nie. Jak wykorzystywane są, w jakim stopniu są wykorzystywane te pojemniki na segregację? Bo pani jest tam jakiś, że nie, najbardziej się orientuje.
Czy one są wykorzystywane? Części powinny być opróżniane. Wykorzystywane są, to jest w tej części osiedla, ponieważ są na ulicy Konecznego, to jest tam wylot na szpital na Narutowicza, potem są koło Poczty, to jest środek osiedla i tu jest trzecie miejsce z tej strony osiedla. I tak to było rozstawione. Byłoby lepiej, gdyby częściej je opróżniali, szczególnie tworzywa. Dobrze, generalnie chciałem zadać pytanie o naszej lokalizacji. Jeśli pani Grażyna znajdzie taką, to my ją zgłosimy. Jeśli nie, to nie zgłosimy i tym samym jest duże prawdopodobieństwo, że te kosze znikną. Trzeba się z tym liczyć i razem z tego też musimy mieć to na uwadze. A nie można tak się, żeby nie pamiętać. Żeby zostało. Żeby spisać, ale tak czy tak skończy się to korespondencja, która skończy się z ściągnięciem koszy. No, nie trzeba sobie wielkich wyobrazi, żeby to sobie przeanalizować. Teraz temat dla mieszkańców, a raczej radnych Siemaszek tak naprawdę. Jest ten projekt Streetwalk realizowany przez MCA. Oni chętnie nawiążą z nami współpracę. Jeśli panowie mają pomysł albo chcą się z nim skontaktować, to oni są na to otwarcie najbardziej. Jest to zrozumienia. Ja prawdopodobnie wysłałem wam do wiadomości maila. Jeśli nie, to przepraszam, jak udowodniłem, to proszę sprawę. To chciałem tylko przypomnieć o tym. Przypomnieć chciałem również o tym, że jeśli ktokolwiek ma jakikolwiek kontakt do jakiejkolwiek wspólnoty mieszkaniowej na terenie naszej dzielnicy, to proszę go zgłosić do naszego biura, bo na początku, po drugim weekendzie majowym, będziemy organizować kolejne spotkanie forum wspólnych mieszkaniowych. Udział Policji Straży Miejskiej tematem tej grafiki. To jest bardzo ważna sprawa, żeby mieli największą frekwencję i jak najwięcej osób się poczuło tą akcję, ale wtedy będą je tak. Wspólnoty, bo spółdzielnie to są osobne ciała, one są bardzo duże i z nimi możemy też rozmawiać, ale tak jakby one nie wymagają zrzeszania się dodatkowego, bo same w sobie są na tyle duże, że każda wspólnota i tak jest mniejsza od siebie. Ale generalnie rzecz biorąc, ale te wspólnoty, które istnieją na prawniku Biały Wschód, ale spółdzielnie też na to spotkanie zaprosimy, tylko że spółdzielnie mamy zidentyfikowane. No i na koniec chciałem powiedzieć, że 7 dzielnic ubiegało się, 7 albo 6 jak dobrze, o udział w programie budżetu partycypacyjnego. Zobrano 3 dzielnice, w tym dzielnicę naszą. I tutaj terminy spotkań planowanych przez stowarzenie przez 15 maja, 5 czerwca i 18 czerwca. Wszystkich radnych zachęcam do udziału w tych spotkaniach, no a przede wszystkim radnego z tego terenu, w którym się to ma odbywać. Także tyle z moich strony. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Pan Tomek, pan Andrzej, pani Mowy. Tradycyjnie chciałem zaprosić na komisję do siebie na 17.15, 14 maja. Edukacja będzie o 16.45. Sport, to wszystko we wtorek, 14 maja. A ja? 14 maja. Zoki. Przed zimną. Przed zimną. Przed zimną dośką. Kiedy my się Będziecie dostać 300, prawda? Tak, to się nie podoba, bo
Chciałem jeszcze zaprosić na komisję sportu na czwartek, ten czwartek na 17 mamy tam spotkanie z prezesem Poniankli, bo tam oni obchodzą 89-lecie. Chcemy jakoś tak może, żeby jako imprezę tam zrobić u nich z okazji tego. Ale to najpierw mamy. No, jeszcze mam pytanie, czy by się dało przenieść dni dzielnicy? Są, dni dzielnicy są w czerwcu, będą 7-9, termin uszło drogę. Także nie zakładamy. Jest to związane z tym, że pierwszy wypada po prostu w drugi weekend i prawdopodobnie frekwencje na dnia dzielnicy mieli bardzo niskie. Ale za tydzień, po 7-8 następny tydzień, nie można. Nie będziemy przenosić kilka razy, tym bardziej już mamy patronat na kadencję. Ale pierwszy raz słyszę, że jest taki termin, ale już wdrożono. Słucham, co zostało zrobione. Ale co termin, prawda? Pierwszy raz się dowiedziałam, że jest taki termin, 7-8-9. Ale to już termin nie. No i w takim razie już tyle, tak? Nie widzę imion głosu. A proszę pan, to właśnie jeszcze chciałem pana przewodniczącego prosić przypomnieć o tych przejściach, które nie zostały w zeszłym roku wymalowane. Ja zwrócę na temat odwracali tam. To jest Górnickiego i Imbrawowska. Górnickiego i Imbrawowska. Przejścia do. Odebraliśmy, ale miał być wymalowane. Zostało wykonane, wiem, natomiast nie zostało odmalowane. Proszę o metę. Ale tam jeszcze Białokronicka też wracała odmalować. Ona też były mówimy o tych, które były w ramach zadań w ubiegłym roku. Na koniec chciałbym powiedzieć, żeby mieli tylko sałatek w klubie seniora na Zolach i był fajnie smaczny. Natomiast w przyszłym tygodniu zostanie wytyczony i cały harmonogram zajęć dla seniorów organizowanych przez dworek, organizowanych z przełożeniem dzielnicy, zarówno jak chodzi o warsztaty, jak i inne możliwe aktywności. Na pewno będą sfinansowane dwa kursy komputerowe dla seniorów, ale my się cieszą, że jest sporym zainteresowaniem, mimo że jeszcze zapisów na niej nie ma. Ja dlatego jeden dodatkowo poprowadzę nieodpłatnie. Jakby ktoś z radnych chciał również jeden poprowadzić nieodpłatnie, to zachęcam. Także tyle z mojej strony, nie widziałem kolejnych proszeń, dlatego zapraszam Państwa. Dopiero będzie ustalane. Będzie to ustalane w przyszłym tygodniu. To będą kursy, podejrzewam, że około 2,5 miesięcznie, raz w tygodniu, półtorej godziny lub godzina, w zależności. Pytanie, jak będą Pani reagowały? Myślę, że może godzina lepiej, bo... Także przechodzimy do... Szanowni Państwo, proszę o ciszę, bo mi nie dajcie skończyć sesji. No, w takim razie kończę dzisiejszą sesję o godzinie 19:33 i zapraszam na kolejną, która prawdopodobnie będzie 14 maja. Podzielimy harmonogramem i możemy...